AstraZeneca zainwestowała bardzo dużo w badania i rozwój, tak? Bo R&D to badania i rozwój. Oczywiście cały biznes farmaceutyczny inwestuje duże środki w rozwój nowych leków, w nowe cząsteczki, w nowe technologie. AstraZeneca ponad 20% swoich dochodów przeznacza na R&D. A w Polsce mamy dużą organizację, która zajmuje się cyklem rozwoju leku, bo tak naprawdę od momentu, kiedy powstanie pomysł na lek, kiedy jest cząsteczka, to mija średnio 10 lat, zanim jedna z 10 tysięcy cząsteczek stanie się lekiem. Czyli ten proces rozwoju wymaga ogromnych nakładów, zarówno finansowych, jak i ludzkich. I to robimy właśnie w Polsce. Mamy w tej chwili w części naszej R&D zatrudnionych prawie 800 osób. I to był ogromnie dynamiczny wzrost w ciągu ostatnich lat. Tak naprawdę w ciągu ostatnich 18 miesięcy podwoiliśmy stan osobowy naszego, nazywamy to Centrum Badań Klinicznych. I chcemy budować dalej. Chcemy ściągać do Polski nowe funkcje, nowe kompetencje i na dzisiaj się udaje, także myślę, że są perspektywy rozwoju. Natomiast jesteśmy jedyni i jeśli chodzi o taki poziom inwestycji, mamy w Polsce regionalne centra badań klinicznych prowadzone przez inne firmy, mamy duże centrum IT, również w biznesie farmaceutycznym, także im więcej tego, tym lepiej, bo to też tworzy rynek pracy dla takich ludzi. Mamy potencjał, mamy ludzi, którzy umieją robić te rzeczy, mamy dobrze wykształconych ludzi, mamy ludzi, którzy związani są z nauką, którzy robią doktoraty i szukają sobie później miejsca. Także ja mam nadzieję, że będzie się rozwijać. Poza tym no mamy oczywiście pewną przewagę kosztową nad krajami Europy Zachodniej jeszcze ciągle, czy Stanami, co też ma znaczenie w biznesie. Także ja jestem pozytywnie nastawiona, jeśli chodzi o rozwój.